Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No kiedy ponad 60 milionów Amerykanów wybrało Trumpa na prezydenta 4 lata temu, no to drugie 60 milionów Amerykanów zgrzytało zębami, no i płakało. Znam osobiście parę osób, które autentycznie płakały i się, no, były w strasznej jakiejś psychicznym dołku. Szczególnie ludzie z budżetówki. Profesorowie, nauczyciele, ludzie, którzy pracują z podatków amerykańskich. Właściciele, obywatele, którzy głosowali dla Trumpa jako od strony republikańskiej i konserwatywnej, no też mniej więcej nie wiedzieli, na kogo głosują. No, głosowali zdecydowanie na bardziej radykalnego czy zdecydowanego republikanina, konserwatystę, w każdym razie to, co on przedstawiał, no bo ci wszyscy starzy republikanie, no to w wielu wypadkach, no to oni są tak zwani RINO, czy tam RINO, R-I-N-E-O, czyli Republicans in name only, czyli republikanie w imieniu tylko, czyli republikanie z nazwy. No jest to bardzo często prawda, bo ludzie przedstawiają się jako prawicowi, a w duchu są w zasadzie lewicowi. No i właśnie Trump, kiedy przyszedł, no to w zasadzie powiedział Bóg, honor, ojczyzna, no jakieś te podstawowe wartości konserwatywne, a nie ateizm, socjalizm, brak rodziny, skrobanki i tak dalej, i tak dalej. Także, że w Ameryce jest ten podział, jest dosyć dramatyczny. 60 milionów jest za religią, za wolnością słowa, za wolnością do posiadania broni, przeciwko skrobankom, za prywatną własnością, no a druga połowa jest ateistyczna, antykościelna, za skrobankami, za konfiskatą broni, przeciwko wolności słowa i tak dalej, i tak dalej. No i to są dwie te połowy, które w zasadzie nie mogą się za bardzo dogadać. Komuniści jednopartyjni, no oni do tej pory po prostu wyją po nocach. No i jest to dla nich bardzo uciążliwe, że Trump jest prezydentem. Oni zanim został wybrany, no to tłumaczyli, że on będzie taki stan praktycznie na poziomie Korei Północnej, czy to, że był wtyczką rosyjską, czy w ogóle mu odmawiali, że jest takim normalnym człowiekiem. Także to no było bardzo obraźliwe, to wszystko było bardzo pejoratywne, no ale ta demokracja amerykańska jednak wygrywa, jest ta dwupartyjność, no bo są te dwie strony, no na dzień dzisiejszy komuniści chcą wybijać, komuniści w tych miastach po prostu oni chcą mordować przeciwnika, dla nich nie ma rozmowy, dla nich nie ma dialogu i najsmutniejsze w tym wszystkim to jest to, że politycy i urzędnicy po prostu stają po stronie przemocy, nie ma gubernatorzy, prezydenci miast, burmistrze miast, oni po prostu nie wychodzą i mówią, cokolwiek by się nie działo, no to nie ma spalania i rozrabiania. No a oni mówią, że ci ludzie mają prawo do tego i to jest właśnie ten początek końca, to jest ta czarna strona socjalizmu, że oni myślą, że nasze łobuzy pobiją tamtych innych łobuzów. No a w demokracji, no to niestety trzeba umówić się do jednej rzeczy. Nie ma mordobicia, tak? Jeżeli jest jakieś podpalanie i mordobicie, no to rząd jako taki, no to musi po prostu usunąć tą przemoc. Amerykanie, którzy teraz zastanawiają się nad tym drugą kadencją, no 45-46% Amerykanów, no to są ci hardkorowi po prostu republikanie,
teraz jeszcze bardziej idą po linii partyjnej, no ale jest dużo, dużo niezależnych, którzy w zasadzie się wahają. No myślę, że te prawo i porządek zwycięży w tej walce o Amerykę, bo teraz to jest naprawdę walka o Amerykę. W tym tygodniu ta wirtualna, komputerowa, internetowa konwencja tego GOP, no to znaczy Good Old Party, czyli to jest ta tak zwana dobra stara partia, no republikańska, no to pokazywała, wykształcała, nauczała Amerykanów i obywateli z obydwu stron, że administracja Trumpa ma jednak sporo sukcesów i to pomimo wszystko z tych paniki 19, że te sukcesy są prawdziwe. No, zaczynając nawet z tą ekonomią. Ekonomia była bardzo dobra do lutego, do marca. Później to wszystko się, kiedy w Chinach to się wszystko zaczynało gotować, kotłować, no bo jedli jednak te nietoperze, czy tam żmije, czy węże, które jadły nietoperze, no to co się stało? No, Trump zaadoptował te podstawowe, konserwatywne prawa ekonomii. I to nie miało dużo wspólnego z wolnym rynkiem czy imigracją. No, zastosował to, co Reagan, tak? Konserwatyści jednak mówią, mniejsze podatki, mniejsze państwo, wolność osobista i tak dalej. Komuniści zawsze mówią, potężne podatki, szczególnie dla milionerów, większa kontrola państwa, większa ingerencja. No i za każdym razem ta jedna połowa nie może przekonać tej drugiej połowy, że jednak prawica mówi, że najlepiej, żeby wszyscy pracowali, a lewica mówi, że najlepiej, żeby wszyscy otrzymywali. No i to jest ten problem, tak? No bo prawica mówi, wszyscy powinni pracować i każdy troszeczkę powinien płacić tych podatków, no a lewica mówi, że nie wszyscy muszą pracować, tylko wszyscy muszą jeść. No i to jest ta podstawowa strona, tak? Po prawicy jest jednostka, która pracuje i dokłada, po lewicy jest państwo, które zapewnia. To jest makabra, że to dotarło do Ameryki. No, do Ameryka się zaczęła zmieniać emigracyjnie od Kennedy'ego 1968 roku, kiedy oficjalnie komuniści powiedzieli, że trzeba przestać przyjmować białych Europejczyków i trzeba przyjmować wszystkich z całego świata. Także ustawili białych chrześcijan Europejczyków w ostatniej kolejce. Do tego, no poza tymi reformami ekonomicznymi, no on, Paul Ryan w Izbie Reprezentantów i Pat Tomis, przedstawiciel Senatu, no doprowadzili do wielu zmian podatkowych. Do tego Trump zaczął od dobrych doradców ekonomicznych. W zasadzie ci, co odregulowali dużo najróżniejszych rzeczy, które Obama, czerwony Obama po prostu nawrzucał tyle regulacji, szczególnie na energii, i to spowodowało, że ludzie zaczęli pracować, że ropa zaczęła być odkrywana, gaz wydobywany i tak dalej. Ameryka z wielkiego importera znienacka stała się praktycznie eksporterem, no ale to jest wszystko przez to, że te regulacje się pozmieniały, no i cały ten rynek, no to ludzie najniżej zarabiający zaczęli dostawać spore podwyżki. Przez 3 lata Trumpa, no to średnio dla tych najniżej zarabiających, no to zarobki wzrosły 20% przez 3 lata, a za Obamy przez jego 8 lat, no to wzrosły o 11%, także to jest dramatyczna różnica.
Ogólnie nisko zarabiający to za Obamy i za Bidena zostali zostawieni z tyłu. W 2018 zaczęła się ta, no można powiedzieć, niektórzy mówią wojna celna, no ale to nie była wojna celna. Wojna celna to jest wtedy, kiedy jest jakaś równość. No a tutaj to było jedyne, co to Trump starał się wyrównać, bo Ameryka dała Chinom status największego uprzywilejowania dla krajów rozwijających się, no a Chińczycy już dosyć długo się nie rozwijają, oni po prostu przeganiają, a kupują bonds, czyli te obligacje państwowe, sprzedając tanie badziewie, no bo jeżeli Ameryka wysyła coś do Chin i w Chinach na to jest 33% cła, a Chiny wysyłają coś do Ameryki i na to jest 3% cła, no to nie trzeba rozmówić o wojnie celnej, to jest po prostu chęć wyrównania, no bo Trump mówił albo w tą i z powrotem jest po 3%, albo w tą i z powrotem jest po 30%, albo w tą i z powrotem jest 0%. On powiedział, że to w sumie nie ma znaczenia, jakie będzie cło, dopóki będzie takie same w obydwie strony. No i dużo ludzi, którzy wypowiada się na ten temat, jest na tyle kretyńskie, że oni po prostu nie znają stawek, a wypowiadają się, że jest zmiana. No jest zmiana, no bo to trzeba by było wyrównać i on to chciał to właśnie wyrównać. No częściowo ceny tam wzrosły w Ameryce przez te przepychanki rynkowe, no ale nie aż tak dużo z tymi podatkami. Większym problemem jednak jest te chińskie złodziejstwo, szczególnie tych wartości intelektualnych, tych produktów intelektualnych, no bo oni wszystko w zasadzie wyciągają w wielu wypadkach studenci chińscy, bo jest około tam, było 400 tysięcy studentów tutaj wysyłanych, opłacanych przez komunistów, no oni jedno co mają do spełnienia, to jest to, żeby nauczyć się jak najwięcej, nakraść jeżeli możliwe, no i zbudować Chiny. Trump był tak samo jednym z od czasów Reagana, no to Trump w zasadzie zaczął wycofywać Waszyngton, czy te prawo federalne z praw stanowych, no bo za Obamy i za Clintona to prawo federalne zaczęło się wciągać w regulacje i prawa stanowe. No a Ameryka, no to jest jednak federacja, to są Stany Zjednoczone, wszystkie Stany się zjednoczyły i rząd federalny ma inne zobowiązania, ma zobowiązania wojskowe, ma zobowiązania graniczne i tak dalej, tych autostrad międzystanowych, no ale każdy stan, no to jest traktowany w sumie jako własna organizacja, jako własny kraj, można powiedzieć. No, także, że jednym z takich na przykład problemów o Bidena i Obamy, no to było to, że rząd federalny zaczął ingerować na uniwersytetach i koledżach, no bo zaczęli wydawać tak zwane przewodniki zachowań tam seksualnych. No i w wielu wypadkach te przewodniki federalne spowodowały to, że na przykład faceci oskarżeni o gwałt nie widzieli oskarżających, nie mieli dużo do powiedzenia, no i wszystko bardzo, bardzo w wielu wypadkach odbywało się to na zasadzie plotek i bezpodstawnych oskarżeń, no i nie było, cały rząd federalny zmienił podstawowe prawo do obrony, także to powiedzmy Trump to usunął i podniósł prawo do jakiegoś wyższego poziomu. Tak samo rząd Obamy i Bidena
zaczął ingerować w wody, w tak zwane wody amerykańskie. No o co to chodzi? No o to chodzi, że rząd federalny zaczął ingerować w rzeki, w stawy, w jeziora, w jakieś małe rzeczy, kiedy wody amerykańskie, no to od lat to były tylko uznawane te, które są do transportu i tak dalej, i tak dalej. Nie za dużo rząd federalny wstrącał się na temat nawadniania. No i odregulowanie tutaj spowodowało to, że rolnicy, farmerzy i właściciele tych najróżniejszych działek z wodą czy przy wodzie, no już nie są atakowani przez biurokratów. Ta polityka amerykańska w Ameryce, no to również będzie prowadzona przez ponad 200 sędziów, których wyznaczył Trump, konserwatywnych sędziów. No i teraz ci sędziowie, no to z natury oni nie są lewacy, no to są bardziej skłonni do ograniczenia tych nadużyć władzy. Na najważniejsze to jest to, żeby pilnować tej wolności religijnej. No i dlatego ta wolność religijna, no to Trump ma poparcie wśród ewangelików, no i praktykujących katolików. Biden, czerwona świnia, on właśnie udaje, że jest katolikiem, no ale jak on może być katolikiem, jak on popiera skrobanki do 9 miesiąca, także to jest, no i również popiera małżeństwa homoseksualne czy związki homoseksualne, no ale to, tak to czerwone świnie mają, to starają się udawać, że są katolikami. Obamacare, no to co było coś takiego, co Obama wprowadził, no ale to nie jest państwowe ubezpieczenie. Obamacare, no to jest po prostu to, że powiedzieli, że wszyscy muszą wykupić sobie ubezpieczenie społeczne, nie społeczne, muszą wykupić ubezpieczenie prywatne, no tyle tylko, że dla nisko zarabiających jest to dosyć subsydiowane. Ludzie, którzy zarabiają tam powiedzmy do 15 do 18 tysięcy rocznie, no czyli około tam 9 dolarów, 10 dolarów na godzinę, no to by było 20 tysięcy rocznie, no to oni płacą za ubezpieczenie dla jednej osoby, to efektywnie płacą około 200-250 dolarów, czyli około 10-15% swoich dochodów, tak, a reszta jest subsydiowana, także jeżeli prywatna firma ubezpieczeniowa obciąża 550-600 dolarów jakąś osobę, no to do około 400 dolarów jest zwracane. Także 150-200 dolarów kosztuje Amerykanina tak nisko zarabiającego. Ludzie, którzy pracują dla firm najróżniejszych, no i więcej zarabiają, no to firma płaci dodatkowo poza pensją około 20 tysięcy na rodzinę, czyli dla pracującego z małżonką czy współmałżonkiem i dzieci, z czego ten pracownik płaci 20%, czyli powiedzmy 4 tysiące z własnej kieszeni, plus tam za wizyty i tak dalej, i tak dalej. No nie udało się usunąć tego, no ale sporo pozmieniał. Odszedł również od tej umowy paryskiej środowiskowej, no bo to też nie było tak atrakcyjne dla Ameryki. No też skrytykował ten układ Obamy, co wysłał parę ciężarówek złota do Iranu, pozwolił na przeniesienie ambasady amerykańskiej do Jeruzalem. Także jest sporo szumu. No, przezywają go, że za bardzo kocha Kim Jong-unga, że kocha Władimira Putina, Erdogana, czy nawet Xi Jinpinga. Także jeżeli jesteś Polakiem i mieszkasz w Ameryce,
Głosuj, głosuj, tylko nie głosuj na komunistów. Jeżeli jesteś zarejestrowany jako demokrata, zmień swoją rejestrację na republikanina. Nie głosuj na komunistów. Nie po to przyjeżdżałeś, czy przyjeżdżałaś do Ameryki, żeby budować socjalizm. A to jest to, co obiecuje, co Kamala Harris i Joe Biden obiecuje. Oni to zrobią. Zniszczą chrześcijan, zniszczą białych, zniszczą w zasadzie nas, chcą doprowadzić do socjalizmu. Nie pozwólmy doprowadzić do socjalizmu. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.